Jarosław Lipszyc jest prezesem Fundacji Nowoczesna Polska, działaczem Ruchu na Rzecz Otwartej Kultury. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Ponieważ tematyka praw autorskich jest bardzo szeroka, byłem już dzisiaj bardzo dużo wystąpień o charakterze ogólnym. Ja chciałbym powiedzieć o pewnym problemie szczegółowym, problemie, który jest mi osobiście dość bliski, problemem, którym Fundacja Nowoczesna Polska zajmuje się intensywnie już od dłuższego czasu. Ten pan na zdjęciu to jest Janusz Korczak. Janusz Korczak, wielki pedagog, autor wielu książek dla dzieci. Książek, które bardzo chętnie udostępnilibyśmy w Bibliotece Wolnej Lektury, oczywiście o ile mielibyśmy prawa. Janusz Korczak urodził się w roku 1878 albo w roku 1879. Nie wiemy tego z pewnością na pewno, ale problem z jego datą urodzenia nie jest aż tak wielki, jak problem z jego datą śmierci, o czym za chwilę. W każdym razie Janusz Korczak zmarł 5 bądź 6 sierpnia 1942 roku. Historia jest Państwu zapewne doskonale znana. Został wywieziony z Urszakplacu ze swoimi dziećmi i zabity w komorze gazowej. Z tego powodu obchodzimy w tym roku rok Janusza Korczaka. Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ten rok, rok 2012, ze względu na 70. rocznicę śmierci Korczaka, został ogłoszony rokiem jego imienia i z tego też powodu bardzo wiele inicjatyw korczakowskich i dookoła Korczaka się organizuje. Niestety te inicjatywy nie polegały na udostępnieniu całości spuścizny Korczaka w internecie. Nie mogły być, nie mogły zresztą na tym polegać z tego powodu, że w przypadku praw autorskich liczymy 70 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, a więc pierwszy termin, w którym moglibyśmy bez problemu z prawami autorskimi skorzystać z utworów Korczaka i udostępnić je wszystkim, to będzie 1 stycznia 2013 roku. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, mówimy o tym, że Korczak przejdzie do domeny publicznej. Ten 1 stycznia co roku obchodzimy jako Dzień Domeny Publicznej. I ponieważ w momencie, w którym prawa majątkowe wygasają, wtedy tak naprawdę można korzystać z utworów bez żadnych ograniczeń. To jest niezmiernie istotne. Domena publiczna oznacza prawo dla każdego do korzystania z utworu w dowolny sposób, bez żadnych ograniczeń. Nie tylko więc możemy robić to, na co ktoś nam zezwolił, ktoś, kto posiada majątkowe prawa autorskie, nie tylko to, co jest dozwolone w zakresie dozwolonego użytku, tak? Czyli to, co ustawa o prawie autorskim mówi, że jest naszym prawem użytkownika, ale po prostu wszystko, bez konieczności pytania kogokolwiek. Z tego też powodu w Bibliotece Wolnej Lektury mamy uruchomiony taki liczniczek, który odlicza czas, tutaj statycznie, ale jeżeli Państwo poszukają Janusza Korczaka na Wolne Lektury, to tak będzie to odliczać. Ten czas, który pozostał nam, kiedy musimy czekać, aż utwory Korczaka przejdą do domeny publicznej i wreszcie w Bibliotece Wolnej Lektury będziemy mogli je udostępnić. Takich liczniczków zresztą mamy więcej. Czasami ten czas oczekiwania jest frustrująco długi, bo okazuje się, że moglibyśmy niektórzy z mniejszą, niektórzy z większą pewnością po prostu nie doczekać tego momentu. W przypadku Korczaka ten czas oczekiwania jest o tyle frustrujący, że od roku 1954 prawa majątkowe, autorskie do utworów Janusza Korczaka należą do nas wszystkich. Decyzją sądu w Lublinie te prawa przeszły na posiadanie Skarbu Państwa, a więc każdego z nas z osobna i wszystkim nas ogółem. Korczak jest nasz.
Ale to, że on jest nasz, że te prawa autorskie są w posiadaniu Skarbu Państwa w ciągu tych ostatnich lat nie oznaczało bynajmniej, że mamy prawo z Korczaka skorzystać. Jeżeli wejdziemy na stronę urzędu, który obecnie zawiaduje, bo dopiero od kilku lat zawiaduje prawami do Korczaka na stronie Instytutu Książki, to zobaczymy taki oto, ta zakładka dotycząca Korczaka wygląda w taki oto symptomatyczny sposób. Jest to znaczek copyright Korczak. I faktycznie jest tak, że ten urząd zawiadujący spuścizną po Korczaku, on wydaje zgody, albo czasami nie wydaje zgód, ale zazwyczaj wydaje zgody na korzystanie z tej spuścizny, oczywiście po uiszczeniu stosownej opłaty. To jest taki moment oczywiście, w którym zaczynamy zadawać sobie pytanie, dlaczego my, obywatele, którzy posiadamy prawa do Korczaka, dlaczego w ogóle musimy się kogoś pytać o zgodę. Ale problem z Korczakiem nie kończy się bynajmniej w tym miejscu, w którym się okazuje, że prawa autorskie, które są w posiadaniu nas wszystkich, że one są nam w jakiś sposób limitowane. Ten problem jest trochę bardziej skomplikowany. Mianowicie 30 listopada 1994 roku Sąd Powiatowy w Lublinie wydał postanowienie o uznaniu Janusza Korczaka za zmarłego z dniem, uwaga, 9 maja 1946 roku. Kierując się swoim stanem wiedzy o jego losach, wedle ówczesnych i późniejszych ustaleń, badaczy Janusz Korczak wraz z dziećmi został wyprowadzony na Umschlagplatz w dniu 5 lub 6 sierpnia 1942 roku z domu sierot przy ulicy Śliskiej, a jego dalsze losy są nieznane. To jest wypowiedź pani Elżbiety Kanownik dla prasy. Oczywiście w internecie pojawiły się takie złośliwe komentarze, że ciekawe, co się dalej stało, także może Bahamy, ale oczywiście historia jest tragiczna. I nie chcę teraz wchodzić w szczegóły prawne, dlaczego sąd wydał taki wyrok. Natomiast istotne, myślę, jest to, że Fundacja Nowoczesna Polska postanowiła uwikłać się w spór sądowy z Instytutem Książki w sprawie o ustalenie prawidłowej daty śmierci Janusza Korczaka, który, jak wiemy, doskonale zmarł w sierpniu 1942 roku. I w tym sporze sądowym, który obecnie właśnie się toczy, my walczymy przede wszystkim o prawdę. To znaczy, chcielibyśmy, ażeby sąd potwierdził to, o czym wszyscy doskonale wiemy, że Korczak nie zmarł w roku 1946. I teraz stroną w tej sprawie jest Urząd Publiczny, który zajmuje się zawiadowaniem majątkowymi prawami autorskimi po Korczaku, taki Instytut Książki. Teraz to, czego ja myślę, że oczekiwałbym od Urzędu Publicznego, to że Urząd Publiczny pomoże nam w odzyskaniu prawdy. Ale tak się nie stało. Urząd Publiczny wystosował do sądu pismo, w którym znalazły się następujące słowa: wniosek fundacji jest bezzasadny i nie zasługuje na uwzględnienie. To jest pismo podpisane przez Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki. Teraz uzasadnieniem dla takiego stanowiska Instytutu Książki jest oczywiście, to też było jasno powiedziane w tym piśmie, jest to, że Instytut Książki udzielił już licencji wydawniczych aż do roku 2016. W związku z tym poprawienie daty śmierci Janusza Korczaka na prawidłową, na zgodną z prawdą historyczną, spowodowałoby znaczące zamieszanie. W całej tej historii jest kilka rzeczy smutnych, kilka rzeczy także, które myślę, że powinny dać nam do myślenia, nie tylko na temat tego zamieszania prawnego do daty śmierci Korczaka, ale w ogóle na temat roli i miejsca instytucji publicznych, jeżeli chodzi o zawiadowanie prawami autorskimi. Jestem absolutnie głęboko przekonany, że prawa majątkowe, które są w posiadaniu Skarbu Państwa, powinny być po prostu dostępne w domenie publicznej. Żaden z nas, nikt z nas nie powinien musieć się kogokolwiek pytać o zgodę, żadnego urzędnika publicznego. Uważam, to jest po prostu nie fair.
żebyśmy musieli występować o zgodę na takie podziemne wykorzystanie utworu, którego prawa autorskie majątkowe nie mają już tak naprawdę nikogo zainteresowanego. Nie znam absolutnie żadnego uzasadnienia praw autorskich, które mówiłoby o tym, że ich celem istnienia jest powiększanie produktu krajowego brutto albo zwiększanie zysków Skarbu Państwa. Wszystkie uzasadnienia mówią o twórcy, o spadkobiercach twórcy, natomiast o Skarbie Państwa nie ma nic. I wydaje mi się, że zapominamy o tych bardzo głębokich uzasadnieniach prawa autorskiego. Jest to bardzo źle, że musimy płacić za dobrą publiczną. Jest bardzo źle, że musimy płacić za prawa autorskie w wydaniu Skarbu Państwa. I jest bardzo źle, że ktoś to kontroluje i musi nam wydzielać po kropelce. Oczywiście taki plan da się zrobić wtedy i tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy, jeżeli dowiemy się, jakie w ogóle prawa autorskie majątkowe Skarb Państwa posiada, bo na razie Państwo nie wie, co posiada. Korczak jest przypadkiem absolutnie wyjątkowym, że Skarb Państwa dowiedział się, że posiada te autorskie prawa majątkowe. Ludzie, którzy umierają bezpotomnie, przekazują autorskie prawa majątkowe na Skarb Państwa. Tak jest rozwiązany nasz system prawny, ale Skarb Państwa nie prowadzi absolutnie żadnego rejestru tych praw majątkowych. I po drugie, państwo nie posiada absolutnie żadnej polityki zarządzania prawami autorskimi majątkowymi, którymi zarządza. To z kolei umożliwia urzędnikom jakby całkowitą taką samowolkę. To jest zdjęcie z roku 2009, Kongres Kultury w Krakowie, kiedy ja powiedziałem dużo różnych gorzkich słów na temat prawa autorskiego, ale między innymi także rzuciłem wtedy taką koncepcję funduszu domeny publicznej, programu wykupu praw autorskich do utworów w szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, po to, żeby udostępnić je do domeny publicznej. Jednym z takich dobrych argumentów, żeby to zrobić, jest na przykład kwestia tłumaczenia Ode do radości, które to żadne dostępne tłumaczenie w domenie publicznej nie jest, a w związku z czym, jeżeli chcielibyśmy to zaśpiewać publicznie, to mogłoby się okazać, że naruszamy. Nucić można na szczęście. W pakcie dla kultury, podpisanym przez premiera Tuska, znalazł się ten zapis. Oprócz zresztą w tym samym punkcie, w którym jest mowa o tym, że konieczna jest reforma systemu praw autorskich, znalazł się zapis, że corocznie będą planowane środki na zakup praw do dzieł o szczególnym znaczeniu dla kultury i edukacji oraz ich umieszczenia w domenie publicznej. Ten pakt został zaakceptowany, podpisany przez ministra kultury, przez premiera Tuska, został wdrożony i te środki zostały przeznaczone. To jest 5 milionów złotych. Instytucją, która będzie wdrażać ten program, jest Instytut Książki. Dlatego mam ogromną prośbę, zacznijmy od Korczaka, a potem zróbmy to dobrze. To znaczy zróbmy to tak, ażeby te utwory były naprawdę dostępne, albo bez jakichkolwiek rygorów praw majątkowych, albo na wolnych licencjach. I zróbmy to dobrze i zróbmy to na zawsze, a wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Bardzo Państwu dziękuję.